Moje drodzy przyjaciele, z wielkim szacunkiem witam Was. Dzisiaj daję przykaz od Ojca Absoluta i jeszcze nie pora na relaks. Witajcie, moi drogie ukochane dzieci. Dziś chcę przypomnieć, co powinno być teraz Waszym głównym priorytetem. Wielu z Was już przeżyło pierwsze i najbardziej żywe wrażenie Waszego nowego stylu życia i co teraz stało się dla Was mniej lub bardziej zwyczajne. Z jednej strony to dobrze, ale z drugiej strony zniknęło poczucie wewnętrznej wolności na tle zewnętrznego odosobnienia. Innymi słowy, trochę się rozluźniłeś i po prostu zaczęłaś cieszyć się wolnym czasem, który nagle pojawił się w Twoim życiu. Ale drodzy, spokój ten jest zwodniczy. Taki spokój bywa tylko przed burzą. I aby owa burza ominęła Was, a przynajmniej nie spowodowała zbyt dużej szkody, powinniście kontynuować pracę na subtelnym planie. Oczyszczajcie swoją ukochaną ziemię i napewniajcie ją energią wzniesienia. Oczyszczajcie zbiorową świadomość ludzkości ze wszystkich obcych programów, które zostały wprowadzone do niej w ciągu ostatnich tysiącleci. Rozpuszczajcie wszystkie stereotypy i wzorce mające na celu zniewolnienie umysłu i zmuszenie do posłuszeństwa wobec czyjejś woli. Odłączajcie zbiorową świadomość reptilianów od zbiorowej świadomości ludzkości, paląc wszystkie energetyczne połączenia między nimi ogniem uniwersalnej miłości. Teraz jest to najważniejsze, teraz jest bardzo ważne niż kiedykolwiek, moi drodzy. Pomóżcie wyższym siłom Wszechświata i swoim galaktycznym braciom, którzy pracują dzień i noc na subtelnym planie Ziemi z korzyścią dla ludzkości. Nie zapominajcie, że to Wy jesteście w stanie maksymalnie uziemić boskie energie, tym samym aktywować je w jak największym stopniu. Róbcie swoje medytacje spokojnie, powoli, bez zbędnych emocji stańcie się czystym jasnym harmonijnym kanałem przez który płyną strumienie boskiej energii aż zlejemy się z szerszymi rzekami szerokiego przepływu a następnie do jednego ogromnego oceanu miłości jakim staniecie się wy i wasza ziemia Piątego wymiaru. Błogosławiam Was i niezmiernie Was kocham. Ojciec Absolut przemówił do Was, przyjęła Marta, czytała Irina. Moi kochani, dlaczego ja powiedziałam na początku, że ja to od dawna mówię o tym. A mianowicie o czym? O rozpuszczaniu wszystkich stereotypów i wzorców. To krok po kroku daje, jak dla przedszkolaków na swoich warsztatach. Jak to zrobić? Stereotypy, wzorce, ograniczenia i tak dalej, i tak dalej lęk, poczucie winy, obwinianie to wszystko rozpuszcza się w miłości. To wszystko. Daje jak praktycznie to zrobić. I dlatego jestem tak ła, zadowolona, że dzielę się z tym, daję tym osobom, kto chce zmienić swoje życie. A jeszcze chcę powiedzieć, że y, miałam pierwsze teraz warsztaty, y, po tak powiem. Po tych zmianach, które zaszły na naszej Ziemi, i grupa była po prostu tak niesamowita, tak pragnęła tej wiedzy, tak chłonęła tą wiedzę, że jestem pod wielkim wrażeniem i ogromnie wdzięczna wszystkim, kto był. I jak zawsze mówię, cieszę się, że nas jest coraz więcej. С вами была Ирина.